to, co no mogę, i to nie jest kwestia polityki, to nie jest nawet kwestia tego, że bardzo wspieram Andrzeja Dudę w wyborach. Znam go jeszcze z czasów, kiedy byliśmy razem u Lecha Kaczyńskiego. Dla mnie to było niesamowite przeżycie, że mogłem być doradcą Lecha Kaczyńskiego i że Andrzej kontynuuje właściwie myśl polityczną takiej Polski sprawiedliwej, uczciwej, eliminującej złodzieje i patologie i ten wzrost gospodarczy rozdzielającej, no, na wszystkich, całe społeczeństwo ma z tego korzystać. Cieszę się, że on to realizuje. Również, tutaj trochę jako dygresja, tuż przed koronawirusem udało mi się zebrać 9 ministrów naszej części Europy, ministrów rolnictwa. 1/3 Unii Europejskiej przyjechała do Warszawy. Rozmawialiśmy, przyjęliśmy taką deklarację warszawską o tym, że jest potrzeba zwiększenia dopłat, czyli tej konwergencji zewnętrznej, że jest potrzeba większego budżetu, że ten Europejski Zielony Ład to może być i zaleta, ale może być też i dla rolnictwa ciężki problem. No, generalnie to już przyniosło efekt, bo między innymi ta propozycja Komisji Europejskiej, która w tej chwili jest, już jest bez porównania lepsza niż to, co było miesiąc temu. Bez porównania. Dodatkowe 3 miliardy euro na politykę rolną w Polsce. Ta zwyżka to jest drugie miejsce w Europie po Francji, która ma 3,3 miliarda, a jest rolnictwo prawie dwa razy większe jak w Polsce. Więc tu naprawdę twardo walczymy o te warunki dla rolnictwa. Problemów jest wiele, ale ci ministrowie, jak się rozchodzili, a z niektórymi jestem na ty, mówią: panie, panu to jest łatwo być ministrem rolnictwa w Polsce. Ja mówię: ludzie, co wy gadacie? Wielki kraj, różne krainy geograficzne, problemy walą się seriami. A susza, a wymiękliska, a powodzie, a cholera wie co jeszcze. I wy mi mówicie, że tu jest dobrze. Nie, nie, w innym znaczeniu. My nie mamy takich prezydentów, którzy by się tak zajmowali, interesowali sprawami wsi i rolnictwa. Bo spotkali się z prezydentem Dudą i on wykazał się i dużą wiedzą, i takim rzeczywiście podejściem do tego, że każdy ma prawo mieszkać gdzie chce, wykonywać zawód jaki chce, a obowiązkiem państwa jest pomaganie również tym, którzy zdecydowali się mieszkać na wsi, zajmować się rolnictwem. To jest obowiązek państwa, nie żadne nadużycie czy jakiś tam szczególny przywilej. I ci ministrowie, jak się rozjeżdżali, mówią: o, Krzysztof, szacun, my to takich, nie wszędzie tacy są prezydenci. No, więc z tego powodu, ktokolwiek będzie ministrem rolnictwa, czy ja, czy ktokolwiek inny, to nie ma znaczenia, to łatwiej będzie realizować politykę wobec wsi, bo to jest polityka, gdzie muszą się wszyscy ministrowie dołożyć. Jeden minister nie jest w stanie rozwiązać problemów wsi, bo przecież jakość dróg. No to minister infrastruktury przy pomocy samorządów. Jak żyjemy na wsi, to chcemy mieć, żeby szkoła była przyzwoita.